Stary Diablo, jak ktoś nie grał tysiąc razy w Diablo, to nie ma takich osób, naprawdę. Nie ma osoby, która milion razy nie grała w Diablo, przecież ta gra ma milion lat. I witam wszystkich bardzo gorąco. 11.18, piątek, 26 maja, a to jest Diablo 2 Resurrected. Proszę bardzo. Panie i panowie, dzisiaj mam w planie wykonać przynajmniej rozdział drugi łamany przez trzeci, czwarty, no i co raczej w formie speedranowej, bo w pierwszym rozdziale było tak naprawdę najwięcej tworzenia tego buildu kombinowania z przedmiotami. Teraz lecimy od Waypointa do Waypointa. Czysto teoretycznie mam 19 poziom, tylko że mało golda. I jesteśmy, co ciekawe, w stanie wyfarmić sobie różkę na teleport. No byłoby to mega przydatne pod ten powiedzmy speedran. Tylko zauważcie, tu się wejście do miasta generuje losowo i wygenerowało mi na górze, a ja potrzebowałbym go tutaj, przy drognanie. Chodzi o to, że przy każdym wyjściu z miasta resetuje się kwipunek i on tutaj mógłby mieć różdżkę już z teleportem. Tylko to zawsze będzie ta różdżka dwuslotowa, czyli jak przeglądamy różdżki, to raz, że to będą różdżki czarodziejki, a dwa, że muszą być konkretnie te, te duże. No, i jest mała szansa, że nam się wygeneruje. Ja mogę to zrobić, ale to przy tym ustawieniu wejścia do miasta to jest naprawdę długie godziny. Je... No, być może nie, ale powiedzmy, że kilkanaście prób przynajmniej. Z tym, że ja mam 20k Golda, musiałaby mi się trafić różka, która ma dosłownie tylko teleport na czardzie, bez żadnych jakichkolwiek modyfajerów. Bo jeśli miałaby modifiery, no to nie kosztowałaby 20k, tylko powiedzmy AZ-200. Dlatego zrobię jeszcze dwa razy i jak nie ma, to idziemy na fabułkę. Czyli efektywnie speedrun. Teraz plus 2 do teleporta, jakieś tam doły. Nie, no nie ma nic. Kula ognia na charge. A gdyby teleport... Dobra, nie ma i nie, nie będzie. Czyli teraz tylko i wyłącznie przy każdym powrocie do miasta będę zaglądał do Dragonana, a tak to biorę... Najemnika, powiedzmy... O, błogosławiona celność. Bo ja co prawda atakuję magią, tylko że trafiam z kolei tak jakby fizykalem, czyli <grym> dlatego ten palady nie jest do końca broken. Bo ty nie zawsze trafiasz, bo ty trafiasz zapałem, a ewentualny damage wchodzi ze świętego ognia, czyli dalej... Fizycznie tra. To nie jest tak, że czarodziejka, że ty kastujesz. To jest dość ciekawe, ale też nieefektywne. Zobaczcie, jesteśmy na suchych wzgórzach. Normalnie te lokacje można skipować na wyższych poziomach trudności, bo tu trzeba zdobyć kostkę. Ale wy to wiecie. Ja też wiem, ale kostkę potrzebuję niestety, ze względu na to, że no, będzie trzeba mieszać parę formułek. Czy to na przedmioty? Czy to na stworzenie slotów do przedmiotów, czy nawet generowanie amuletów, powiedzmy? Bless RNG, zobaczcie. Tu jest wejście do krypty, do Salu Marłych, a tu jest teleport, czyli petarda. Co warto zauważyć, ja mam Players 8 z powrotem, żeby troszkę podekspić postać, bo na drugim rozdziale jesteśmy no, do 24 poziomu w stanie dobić. Później znowu Players 1 i rozdział 3, tak naprawdę speedrun. Tutaj, ze względu na to głównie, że jest dużo potworów i dużo bossów. Bo w istocie to najwięcej się nabija exp za bospaki. Oho, żółty pierścień. Odporność na ogień. No, petarda, delikatny upgrade. Żwiązki związki, błyskawic... Nie, to Ta gierka troluje. Jak jesteś melakiem, to daje ci coś podtypowego. Oczywiście to nie akurat nie ten przedmiot, zły przykład, ale... Klasyka Diablo i RNG. Jesteś melakiem, to dostajesz jakieś przedmioty pod faster castrate. Po co? Gdybym, Jeszcze gdybym był hamerem, czyli pod młoty, to tak. Natomiast w tym momencie 100% melak pod atak speed i dostaje takie coś. A wy powiecie, że losowość, a ja powiem, że. Gierka mnie troluje. Proszę spojrzeć, Bosik. To jest Bosik, który zawsze się pojawia, bo w Diablo oczywiście wy to wiecie, ja też to wiem. Dlatego o tym mówię. W Diablo jest sporo bossów, tych takich lokalizacyjnych, którzy zawsze występują w danym miejscu i powiedzmy, że są unikatowi, że mają większą szansę na jakieś tam dropy, ale nie odnosi się to do każdego bossa, przynajmniej nie do, nie do każdego tego unikatowego. Wszystkie pierścionki, talizmany, amulety można sobie schować, najlepiej chować do depo, dlatego że z trzech talizmanów bądź trzech pierścionków generujemy kolejno, Losowy w kostce, a to powoduje, że przykładowo, ja teraz nie szukam FHR-u, czy fcr czyli Faster Cast Rate, tylko szukam jakiejś tam odporności, więc takie pierścionki mogę rolować sobie. No i może wypadłoby mi coś, oczywiście znając RNG nie wypadnie, ale taka mechanika. Także już kostka w tym momencie mogłaby pójść w ruch, ale oczywiście te 10 rzucania czarów chyba zachowam, bo później będę docelowo hamerem. Przynajmniej do piekła. W piekle znowu zamienimy się na malaka. Kurde, panowie, byłem w mieście i nie zajrzałem do Dragonana. Czy Drognana? Muszę to zrobić jeszcze raz. Drognan. No musi mieć te teleporty. A, ja jeszcze mniej golda mam teraz. No to GG. No nie ma i nie będzie mieć. Taka jest prawda, że szansa... Bez farmienia tych różdżek, to ich nie znajdziesz. Krótka piła. Albo masz wejście do miasta 5 metrów od drognana i farmisz to godzinę. Albo nie ma teleporta i nie ma speedruna. Bo ogólnie nie jest mi potrzebny teleport. żadnej postaci nie jest potrzebny teleport, ok? Ale jak wchodzisz do katakumb, jak wchodzisz do robaczego gniazda, to przez ściany możesz przechodzić. Bo często te odnogi gdzieś tam właśnie odchodzą i nie możesz musisz całą tę drogę wracać z buciora. A bardzo często ty widzisz, że komora jest obok, tylko trzeba by się telepnąć do niej i to jest największy problem. To mnie o, o w tym miejscu mi aż... raz pytanie jak mi RNG podpasuje. Ty w ogóle jakieś lagi są? Ja gram na single player, a tam przycina potwory. FPS-ów 240 na loku. Coś mi się tu nie podoba, panowie, jak zwykle. Jak zwykle, to jest tak. Wchodzą jakieś updatey i one wchodzą niby do multiplayera, a w praktyce są bugi na single playerze. Nie mam pytań. I level 21, czyli jeszcze myślę do poziomu tych. Yy, Katakum Talrasza, czy jak to się nazywa? Do poziomu grobowca Tarlasza powinienem wbić 24. I później wracamy na Players One i. Wszystko pada na ciosa. RNG plus 1, tutaj wejście, tutaj kolejne wejście. No i gniazdo. I wtedy o tym mówię, widzicie? Jestem takie. U o, u. Takie C, takie u. I dlaczego ja muszę iść naokoło? Skoro bym tylko. teleportnął się. No to jest jedna z wielu rzeczy, które mi się nie podoba, bo to jest random generated i ty się nie nauczysz map na pamięć. I dlatego też teleport ratuje skórę. Z tym, że bardziej właśnie na normalu koszmarze, bo na piekle, tak się przeteleportujesz w bospaka, no to z reguły dyntka. A to jeszcze jest dodatkowo fakt, że ty masz wtedy tę różkę w dłoni, więc nie możesz mieć tarczy założonej, więc nie możesz się bronić efektywnie. Więc padasz na hita i usuwać postać, płaczesz, odpalasz jeszcze jedną postać i tryhardujesz diablo na hardkorze. Tak jak ja 20 lat tę gierkę gram. Level 22. I to level 22 na poziomie robaczego gniazda. I tutaj można by się kłócić, że to jest nieco za wysoki level na tę lokację, bo z levelem. Potwory mają mniejszą szansę na trafienie ciebie, a ty masz większą szansę na uniknięcie plus trafienie potwora. Więc można by się kłócić, że to jest trochę wymuszone i oszukiwanie, ale nie. Przede wszystkim my bez PlayerState jesteśmy w stanie wyfarmić tutaj 22, nawet 23. Tylko trzeba by zrobić dużo Andaril ranów, powiedzmy. I jest to jak najbardziej wykonalne, bo nawet na Players 1 jesteś w stanie wbić 19 poziom. Chyba maksymalnie. I zawsze ta komora z kosturem powinna być na górnym, na północnej stronie, powiedzmy. Czyli niezależnie, czy wejdziesz tu, czy tu, czy tu, zawsze się kierujesz na północ. I kostur królów. I od razu. Póki pamiętam, Drogonan czy Dragonan? Drognan, nawet Drognan. Plose, plosę, niech będzie teleport. Chyba jednak nie będzie teleport. Może ja skłamałem? Może to nie jest możliwe od levelu 18, tylko 24, żeby to się pojawiło u Wendorów? Będziemy to inwigilować. Kolejny przystanek to będzie świątynia Ponów. O kurde. Ja bez tej aury to nic nie robię zobaczcie. Ja mam 7, 27 obrażeń mam z zapału. Do 27 obrażeń, czyli fizycznych mam zero w istocie. I musimy wyczyścić. Widzicie, lagi są, gościa cofnęło, ewidentnie. Ja to wam pokażę w slowbo. Ja pierdoli ja gram niby na single. Czy to jest tak, że jestem połączony z serwerami na tym rezurek? Przecież to nawet. Ja nie rozumiem. Zupełnie tego nie rozumiem. Wszedłem do lokacji, zszedłem na dolną półkę i już nie ma zupełnie przejścia dalej. No i o tym mówię. A co jest piękniejsze, wszedłem tędy, a pewnie wejście dalej będzie zaraz obok. Niestety RNG. Niekiedy jest po twojej stronie, a niekiedy masz minus 10 szczęścia jak Jorwex. I sobie zwiedzasz. No i o tym mówiłem. Tu było wejście, tu jest wyjście do kolejnej lokacji i tu jest przejście do świątyni. Wszystko w odległości 15 metrów od siebie, ale ja zrobiłem 4 kółka w okolicy. Klasyka, klasyka. Wielki Talizman? O! FHR, czyli Faster Hit Recovery. To z kolei powoduje, że nie mamy tego. Bo kiedy jesteśmy w animacji otrzymywania obrażeń, to jesteśmy w animacji otrzymywania obrażeń i nic więcej. Nie jesteśmy w stanie używać tarczy, nie jesteśmy w stanie robić czegokolwiek z tego co rozumiem. A to powoduje, że nie mamy tak naprawdę. Oczywiście na palu mówię, bo ja stoję w potworach nie mamy wtedy żadnej innej formy obrony, więc jak najwyższy FHR, jak najszybsze blokowanie, no i jak najwyższa szansa na blok. To będą takie trzy kluczowe elementy. Oczywiście mamy pewne progi. I gdzie to jest? Odzyskiwanie równowagi 37. Ja nie pamiętam konkretnie progów, ale w pewnym momencie to zaczyna dawać mniej niż na początku czyli wiadomo. Dajemy do pewnego momentu, później się nie opłaca. Kurde, mi się łapa już poci tutaj, zapociłem całą podkładkę, ty. O, i 10 FHR-u. FCR-u, EFE... Tak, FHR-u. <noise> <noise> Przepraszam, ale mi się to miesza, ja nigdy nie grałem w Diablo po polsku, a tutaj specjalnie po polsku, bo chciałem pokazać wam, a wiem, że nie każdy... Aj, panowie, ja się męczę w tej grze. Jeszcze mi się łapa poci, bo nie. Rzadko kiedy gram w te właśnie klikacze i położona ręka w jednym miejscu i podkładka to już mokra jest. A gram ile? 30 minut nawet nie. De facto faktem jest gorąco jak ja pierdoli. Świątynia ma tę te tendencję, że. ma dwa poziomy, nie trzy. Z reguły większość lokacji ma. No nie powiem, że większość, ale sporo ma właśnie trzeci poziom. A niektóre piąty, ale tutaj mamy dwa. Różka, amulecik i z powrotem drognan po raz dziesiąty w tym rozdziale, ale i tak muszę pójść, bo jest questik. Yy, oczywiście standardowo HP, damage, drognan, blose. Telekineza! Ach, rozumiecie ten split second, kiedy widzicie tele? A nieważne, myślałem, że teleport. Ty, a ile kosztuje telekineza na charge? 4k. No to teleport może by się zmieścił w 20K, tylko mówię, musiałby być sam. Nie mogłoby być tu żadnych plus 1 do czegoś, bo od razu różdżka wywindowana na 400 milionów. Tajemne sanktuarium. No tu niby jest pewna zależność, bo mamy cztery odnogi, podobnież RNG, ale w praktyce najczęściej miałem tam, gdzie były teleporty, bo ten mag może być gdziekolwiek, ale mówię. Niby taka w praktyce właśnie nie. Bo to nie jest losowe. Oczywiście losowe jest w momencie, kiedy go nie ma tam, gdzie są teleporty, bo wtedy już nie mam pomysłu. Ale największa szansa, właśnie tam, gdzie są te czerwone. I uwaga, wielki test. No i wielki fail. No co jest? Ja to pierdolę. Ty, a czemu to po angielsku? Vogue. Nie Ej! Tu już od premiery minęło tyle czasu i dalej przedmioty są nieprzytłumaczone. Albo, tak jak już mówiłem, zabugowane po update najprawdopodobniej, bo ja mam lagi na single playerze. W Skyrimie też macie lagi? No nie. Spodziewalibyście się lagów? No nie, a tutaj też bym się nie spodziewał, a są. Poszedłem teraz w lewą nogę. Czy ona ma większą szansę niż prawa? Raczej nie, ale. Teraz właśnie się zaczyna losowość. W stu nie kombinuję, nie pieprzę głupot, że wiem o co chodzi. Bless RNG. Korseka? Jak grałem tyle lat, to nie widziałem tego słowa. Na 100% to się nie. Nie, nawet nie ma opcji. Oni coś teraz przetłumaczyli. Corseka? 200% to się nie nazywało w starożytnym Diablo oryginalnym LOD. Nie nazywało się to korsega No, dam sobie odciąć ten palec. Jednak Bless RNG. Tutaj żadnej filozofii nie ma. Ten y, demonolog to jest pecik, tylko ma duży damage. Sama ilość HP na Player's Aid. Kościół. Jakiś talizmanek, jakieś pierścienie. To jest symbol, który nas interesuje. Półksiężyc tibijski. I lecimy już na samego talrasza. Tutaj mógłbym wybijać Bospaki. Tych kmiotów to w ogóle olać. Bo chciałbym dobić 2-4 level i skipujemy dalej. Farmienie, aż do diablo. To chyba też chodzi o to, żeby mieć 24 przed rozdziałem 4. Przed aktem 4. Bo wtedy dostajemy full y, ilość Expa z rozdziału czwartego, Z tego co rozumiem, najważniejsze, żeby nie mieć mniej. Chociaż tam w czwartym to i tak się nabija. 1-2 poziomy max. Oho, chyba będzie level. Coś mi się wydaje. Level wjechał, czyli Pliers. No co jest, kurczę, Pliers 1. I teraz już wszystko na Pliers 1 będzie efektywnie padać na ciosa. Zobaczcie, robimy tak, robimy tak. I 360 damage'u. No to powiem wam, że paladyn na tym etapie chyba ma największy damage w grze. Oczywiście później on będzie... Nieco spadał z tym scalingiem, ale teraz jest broken. Zobaczmy te pierścionki. Trzy pierścionki. Dziewięć odporności na błyskawice. No tak, no lepiej to zadziała niż mój talizman aktualny. Amulet, tam jeszcze jakiś pierścionek, ale znowu trzy amulety. Ten zostawię. I ten będzie na miksowanie. No dobra. Bo na razie te błyskawice. A czekaj, bo to mam dwa takie same. W takim razie ten wiedzie tu, i te będą na mixing. I druga sprawa. Mamy 24 poziom, więc szansa, że mi wypadnie przyspieszenie ataku, jest dosyć duża. A to powoduje, że szukamy najtańszych rękawiczek, chyba te. Te pierwsze z pierwszego rozdziału. Bo wygląd nie ma znaczenia, on tylko wpływa na koszt, powiedzmy, i ilość obrony. A właśnie ilość obrony będzie wpływała na bazowy koszt, bla bla bla. Ale tu może nam się trafić, z tego co się orientuje, właśnie zwiększenie szybkości ataku. Być może pierdolę i dopiero o, z tych rękawic może to wypaść, ale powiedzmy, że mam rację. Ty, no, niedobrze. Odporność na błyskawice trucizny, 29, 28, you fucking what? Takie itemy wypadają tak early? bo nas w ogóle defense to jeszcze nie interesuje na normalu. Kurde, z rękawiczek po 30 wypadło. No jakieś ścierwo. Zobaczcie w ogóle Teresy na palku. Jeszcze chyba. No właśnie, to jest... co? To jest tarża z dwoma slotami, zobaczcie to, bo nie wytrzymie. I plus 6 do wszystkich odporności, można by przeczekać i wsadzić mocniejszy sprzęt, ale powiedzmy zrobimy tak i będzie plus 8, to plus 8. Bo to i tak jakaś losowa tarża, więc kurde, wiecie co, ja to tak zrobię. Zobaczcie, prawie wszystko wymaksowane, możecie powiedzieć, że ścierwo zrobiłem, że warto było poczekać na lepsze kryształy i plus 1. Ale. Szczęśliwi czasu nie liczą i nie oglądają się wstecz. No i proszę spojrzeć, mamy grobowiec. W sensie mamy komorę, za którą będzie grobowiec i robisz tak. Idziesz do Ludgolei. 4K golda. Słabo to wygląda, bo jest bardzo słabo. Muszę więcej podnosić różdżek, bo póki co pierdoły zbieram. I tutaj tak, bierzesz miksturki odtajania. W ilości powiedzmy 4, bo ten duriel w moim wypadku to przetrwa 5 sekund. Te miksturki się stakują, powodują, że mam odporność na fula, nawet więcej niż fula, bo full to 75, ale dzięki miksturkom się overkapuje o 10 punktów procent. I teraz tak. Miksurek mam 8. <gryw> Wchodzę. I duriel powinien paść w jakieś 5 sekund. Tak wygląda granie. W Diablo 2 Paladynem. Boss dead. I znowu, co mnie interesuje? Nie bronie. Żadne bronie. Mnie tylko interesują buty, bo mogą mieć movement speed. Ty, a ja powinienem... Kurczę, zamiast wydawać pieniądze na rękawiczki, mogłem buty lepsze. Bo już na 24 poziomie no to nawet chyba 30% tego movement speeda może wpaść. Ale nieważne. Idziemy na rozdział trzeci. Tutaj jeszcze jest radament. Panie i panowie. Jeden punkcik umiejętności. Ja tu wrócę, ale wrócę z większym movement speedem, bo to jest zadanie poboczne. Nie chce mi się go robić, naprawdę. I powiem wam tak, nie biorę mojego najemnika w teren, bo on padnie jak kmiocik. Bo tutaj z twoim levelem zwiększa się level... Yy, najemnika, który możesz nająć, czyli zamiast levelować mojego, którego mam, to poczekam, zleweluję się i przed koszmarem wezmę. Powiedzmy tego z 35 czy 40 poziomem. Bo oni na początku są słabi, a później już w zasadzie wytrzymują więcej niż my. Zobaczcie w ogóle, jak popierdolony to jest bildzik, Bo ja teraz nic nie atakuję. Zobacz, nic, wszystko pada od samej aury, która ma do 80 obrażeń. Oczywiście te widełki są dość spore, więc mogę walnąć po 30 w tiku. Ale sam fakt, że jestem. No, no, broken. Co prawda to jest normal grota pająków. Ale nie zmienia to faktu, że to nie powinno tak działać. Nie powinno być aż tak prosto na żadnej postaci. No, kurde. I bless RNG. Tutaj teleporcik, zobaczcie. Tutaj teleporcik to by wjechał jak masełko. No, dzieli mnie metr do skrzyni. Powiedzmy. Jestem na teleporcie, jestem na skrzyni. Ale oczywiście. Gierka będzie generować tak te różki, że pewnie dojdę do Hela i dalej różki nie zdobędę. A mówię, na Helu już nie polecam. Nie na hardkorze przynajmniej, nie warto. Pajączek dead. I skrzynia. O! To mi się podoba. Dwa questy w jednym. Jadeitowa figurka pod HP. I oko pod wiadomo pod co. Zobaczcie, Ormus też ma teoretycznie te czarodziejkowe różdżki. Czyli u niego też może wypaść teleport. Tylko, że on tych jakoś mniej generuje, ale przy każdym wejściu do miasta, no polecam każdemu sprawdzić czy właśnie Ormus nie będzie miał teleportu, bo to jest, mm, no nieocenione. No i Bless RNG po raz kolejny. Bo tutaj może nam się z lasu pająków albo dżungla zrobić, albo właśnie wielkie moczary. Problem w tym, że jak wielkie moczary, to musimy całe przejść, żeby była dżungla. A jak dżungla, to oszczędza nam przynajmniej te parę minut eksploringu. I to, Wchodzę z moją aurą i wszystko pada na hita. Oj, Gidbin. Gidbin jest wypadany. Ręczny toporek? Coś. Tu chyba będzie Crashing Blow albo Deadly Strike. Tak, Deadly Strike, druzgocące. Ścierwo to jest, bo druzgocące uderzenie powoduje razy dwa damage, ale. Ty, kurde, druzgocące? Ty, hey, to jest Crashing Blow, tak? Czy nie? Pff, w każdym razie masz Deadly Strike, który ci dubluje obrażenia, i masz Crashing Blow. Czyli właśnie druzgocące uderzenie, które odbiera na poziomie players 1, odbiera chyba 1 ósmą HP potwora, czyli takiego Andariel Bossa czy typu Diablo. 1 ósmą, jednym ciosem. Co prawda masz 20% szansy, ale to się stakuje, więc możesz zrobić build na 100% Crashing Blow. A wchodzisz, robisz tak i nawet na helu potwory padają jak kmioty, w sensie bossy. Na tym się tworzy całe buildy pod Crashing Blow. Ale czy to jest kurcze to? Druzgocące to jest crashing? A nie deadly? Kurde. I szczerze to nawet jest broken na tym bildzie, który ja używam, bo co prawda ja walę teraz z ognia. Ale co w momencie, kiedy potwór będzie odporny na ogień? Robisz słopa i wtedy masz taki toporek złoty i walisz na sukwę gościa. Co prawda dłużej zejdzie, no bo to jednak musi wejść parę razy, żeby potwór padł. Ale sam fakt, że to jest narzędzie, które efektywnie niweluje odporności bossa. Bo co z tego, że on ma odporność na X w momencie, kiedy i tak jestem w stanie go zabić? Bo niemożliwe jest, żeby miał na fizyczne plus elementy. Chyba. Jeśli miałby, no to wtedy załóżmy, że drugi element posiadałby mój najemnik. Na przykład na aurze świętego chłodu. Załóżmy, bo. Muszę sobie przypomnieć. O, -o, o! Załóżmy, że miałbym teleport. Dobra, tu już proforma. Szaman jakiś tam endugu. O, kurde ty, on mnie bije z ognia. Jest zobaczcie, właśnie odporny na ogień. O tym mówiłem, więc fizycznie go bije. Fizycznie biję go obrażeniami fizycznymi. Ale chwilę. Ja potrzebuje HP, bo tam można dętkę wydyntkować. Jako, że zaklęty ogień to wybucha po śmierci. Co prawda na normalu dużo nie odbiera tym wybuchem, ale dla wszystkiego. A, istoporka robimy szorże. Czy tam. Zapał i prójemy. I wypadły buty. Plose movement speed. No i nie ma movement speed. Pa, cała klata potworów, a ja sobie biegam. A oni sobie padają. Sobie. To jest kurcze. Tylko, że już później tak nie ma. Normal to jest ten etap, gdzie można właśnie się pobawić z tym overpower buildem. A na single playerze bez farmienia runów. Nie ma możliwości zrobić broken buildów. No nie ma takiej możliwości. Bo nawet jeśli masz damage, to nie masz defensywnych statystyk, więc padasz tak, pecik typowy. Ale to jest piękne w Diablo. Szczególnie na hardkorze, nie ma tego oddechu. Musisz cały czas być, rozumiecie, garda wysoko, bo padniesz, to tracisz postać. Na całe szczęście jesteśmy w dolnym Kurast. Tutaj znowu dodana ta lokacja chyba dla beki, bo nic tu ciekawego nie ma. Idziemy na bazar, a będzie zarówno questik ze świątyniami, jak i z kanałami w bazar. Zrobimy te kanały, zrobimy te świątynie i w zasadzie speedrun Mephisto. Tu już dobrze byłoby mieć teleport, bo będziemy musieli z y, tych kanałów cholernych przeteleportować się. I mimo, że świątynie występują w dolnym kuras, w bazarze i w górnym, to tak naprawdę questowe świątynie, gdzie się spałni Bosik i Książka. Występują tylko na bazarze właśnie. Ale to nie jest ta świątynia. One też mają idealny layout. Są tylko dwa layouty samych świątyń, w których my wiemy, że ta książka będzie. Świątynia numer dwa. I to jest ten layout. Tutaj będzie właśnie książka. Bo ja już to znam. Każdy to zna, bo to jest stary Diablo. Jak ktoś nie grał tysiąc razy w Diablo, to nie ma takich osób. Naprawdę. Nie ma osoby, która milion razy nie grała w Diablo. Przecież ta gra ma milion lat. Przynajmniej trzeba ją raz rocznie zagrać, bo inaczej to. Ty graczem jesteś? Ciekawe czego. O typowe RNG. Całe miasto przeszukałem i nie było teleporta. Ale już kanały. I znowu kanały to kolejny etap, gdzie nie ma żadnej fantazji, nie ma żadnej teorii za tym stojącej. To się spałnie. jak chce. Tam być może jakiś dzińciołek, że. No, ja rozumiem jak to działa. No właśnie chyba nikt tego nie rozumie. To jest losowe. I tutaj albo masz teleport i zwiedzasz szybko, albo nie masz teleporta i zwiedzasz wolno, ale w dalszym ciągu trzeba przebiec, żeby znaleźć tego bossa i przejście do. powiedzmy komory z przedmiotem na questa. No. Oho, złota skrzynka. Z długim kosturem. Jak tu wypadnie teleport, to. fajnie by było. Nie wypadnie. Oj, oj, oj. Jeśli chodzi o właśnie normal, bo tu im wyższy poziom trudności, czyli normal, kosz, hell, to tym wyższe te lokacje mogą się wygenerować i kanały na normal to są wręcz anormalne, tak wam powiem. Wielkość tej lokacji jest nieprzeciętna. One oczywiście mają się rozciągać pomiędzy bazarem, dolnym, kurasta, górnym i nie mają aż tak dużej, adekwatnej wielkości co do wielkości tych trzech lokacji, ale są duże, są spore i są nudne. Bo. Wiecie, ja gram jedną ręką, no. Nawet nie trzymam ręki na potionach, bo tu nie ma przedmiotu. Potwora, przepraszam. Który by powodował, że muszę trzymać gardę. No, teoretycznie te wybuchające gnoje. Ło! Ty, dobra. Bosik. Bosik może być jakąś aurę albo bufa, więc. Idziemy po miksturkę. I zobaczmy. Czy teraz będzie miał różdżkę. No, nie będzie mieć, nigdy nie będzie tej różki, bo bez farmienia jej nie zdobędziemy. No, kogo ja oszukuję? Ja siebie oszukuję w tym momencie. O. I pierścionek typu dwie odporności. No, podoba mi się to. Błyskawice trucizny i zdrowie wykradzione. Z... Tylko, że znowu wykradanie zdrowia bazuje się z fizycznymi obrażeniami, a ja tych mam bardzo mało, więc. Nie będzie lifelicza w tym wildzie, przynajmniej na razie. I plus 5 w HP. I palady. Trzeci rozdział normal, 520 HP. No. Da się, da się. Teraz zobaczmy, czy da się coś jeszcze stransmutować. Mam trzy pierścionki. Mam trzy amulety. Cztery energii. W takim razie mam trzy pierścionki. I ścierwo, ale jakby wypadł jakiś taki amulecik pryzmatyczny, dajmy na to, czyli trzy odporności. Bo może taki wypaść, i w sumie tylko po to je teraz y, mutuję, tam miksuję. Bo gdyby wypadł na przykład plus 15 all rest, no to ja podniecony. Zobaczcie, jeszcze zaciąłem się, ja pierdolę. Zaraz naprawdę mam zawał. Szedłem tak, zrobiłem banana i tu nie ma przejścia. A jest, przepraszam. Ja za bardzo panikuję. Jest przy ścianie. Nie, nie, nie. Ta lokacja, naprawdę. No, jak ktoś zna jakiś sposób, żeby to szybciej, że nie wiem, jakieś teologia, jakieś teory crafting odnośnie znajdywania kolejnego przejścia pod quest'a, to naprawdę kontaktujcie się drogą mailową, <noise> bo tyle lat gram w gierkę i nie wiem, jak to szybciej zrobić. No wszystko zwiedziłem, a to jest pewnie w tym miejscu. Nie, yeah. aż mi się staminka skończyła w gierce i w realu, zobaczcie. To musi być tutaj, nie? Nie ma jednej opcji. Nie ma miejsc... Ja pierdolę, jednak jest taka opcja. To jest największy problem, jak już lokacja jest wyczyszczona, niby. Kurde, jest jeszcze cień szansy, wiecie, gdzie to się czasami generuje? W środku lokacji, nie przy ścianie. O nie... To jest jeden na powiedzmy 15. Naprawdę, najmniejsza szansa, że to się wygeneruje w takim miejscu jak teraz. I to się wygenerowało tutaj, tak? Też nie. A fuck? Tu jest jakieś przejście. Dobra, będzie tutaj. No i jest. Strollowała mnie gierka maksymalnie. Ale to na całe szczęście był ostatni chyba etap trzeciego rozdziału, gdzie jeszcze coś mnie zaskoczy losowo. W serce Kalima. I dalej już lecimy w górę. Tutaj naprawdę. Czy to Kurast, czy Górny Kurast, czy dolne, czy Bazar, czy cokolwiek. Idziemy cały czas tak na północny wschód. I dojdziemy do świątyni. A sama świątynia niby RNG, a w praktyce ona jest mała. Tam na normalu nie generuje dużego poziomu, więc tylko i na Mefisto. Oficjalnie grobla Kurast. To jest chyba najmniejsza lokacja w grze. Koniec grobli w Kurast. Trawinkal. I trawingal, klasyka, znowu północny wschód, ale tutaj teleport warto. Znaczy wiecie co? Kogo ja oszukuję? Jaki teleport? Jakie trawinkal na normalu, co ja będę farmił radę. Wszystko pada na hita, chyba, że będą jakieś odporności, zaklęty ogień, no to jednak nie pada na hita, ale zmienię sobie na toporek. I widzieliście, takie czerwone się robiły. Taka chmurka krwi, opryskus z krwi, a to oznacza, że wtedy właśnie działa ten crashing blow. Albo Deadly Strike, ja już nie wiem co tam wchodzi. No, druzgocące uderzenie, to chyba Crashing Blow. Idę po poty. O kurde, sprzedałem różkę niezidentyfikowaną. Ale. Dwa pierścionki, trzy pierścionki, tak? O kurde, Castrate. Wiecie co, ja sobie zostawię ten jeden pierścionek pod Castrate, amulet też. I jeszcze jeden wartałoby mieć, żeby mieć od razu z buły 30% castrate'a Coś tam powypadało, jakieś łuki, jakieś przedmioty, mnie interesuje to Kurde, FHR, FCR Ale 9 odporności wszystkich, o tym mówiłem Pani i panowie, mamy to Oczywiście fajniej by było, gdyby tam było plus jakaś umiejętność paladyńska Ale za dużo wymagam, wszystko niemalże wymaksowane i idziemy na Mephisto Ja tu nawet nic nie biję. Dosłownie, biegnę te lokacje tak od buły Ewentualnie jak na coś kliknę niechcący, to ubiję. No dobra. Jak będzie bospack, to też mogę zrobić. Ale mnie interesuje przejście na level 2 i 3. Zobaczcie, jak małe te kazamaty są. Już przejście na dwójeczkę i to jest w efekcie cały poziom. Więcej tego nie ma na normalu. A na koszmarze, jako że na koszmarze była kiedyś bardzo popularna farma, to od któregoś tam pacza 25 lat temu wprowadzili zmianę i na koszmarze te kazamaty są największą lokacją w całej grze. O i przejście na poziom trzeci. To mi się podoba. Tak trzeba żyć. Tutaj można by się hype'ować, że mefisto, że boss, że jakieś tam coś skomplikowane. No zobaczcie jak on wygląda. No jak to wygląda? To jest paladyn gameplay. Nie zapominajmy, że to jest paladyn. O, mogę zmienić na ten toporek, żeby wam pokazać Crashing Blow. Słabo trafiam, ale jak wchodzi Crashing Blow, no to jak widać. No i się z Derek. Rękawiczki mnie interesują. Ta corseka. O Będzie na najemnika, zobaczcie. A nie będzie. Bo z reguły, jak coś jest eteryczne, to ma zwiększony damage. No ale to ma taki damage, że to nawet z tym modyfikatorem typu eteryczny dalej jest ściepem. I rozdział czwarty. Tutaj Cinematic, który ja skipuję. Panie i Panowie, rozdział czwarty. Ja wiem, że miało być dłużej. Ja wiem, że miało być przechodzenie piekła. W kolejnym odcinku rozdział czwarty i piąty. Czy ten paladin sobie poradzi? Czy padnie? Czy usunie mi postać? Dowiecie się w kolejnym odcinku.